Proszę Państwa, ojciec Rydzyk mówi, że jeżeli my idziemy do ludzi, którzy nie są nawet z kościoła rzymskokatolickiego, ale od kiedy katolicy idą do ludzi? Prawda? No właśnie. Od kiedy? Od kiedy katolicy idą do ludzi? No właśnie. Co będzie głosić? Co on będzie głosić, proszę Państwa? Co ksiądz Rydzyk będzie głosić? Ewangelia, to trzeba głosić. Imię Boże, Jahwe. Imię Boże, Jehowa. No, imię Boże trzeba głosić. No właśnie. No trzeba głosić imię Boże. Proszę Państwa. Bóg jest wszędzie. Bóg jest wszędzie. Przecież ten Bóg to da się każdemu znaleźć. I się wcale nie narzuca, bo oni myśleli, że świadkowie Jehowy na Hama na siłę. No właśnie odwrotnie, że świadkowie Jehowy nie na Hama, nie na siłę. Jak się tu pojawili, proszę Państwa, no dawno się pojawili, bo od roku 1905, od Morza Bałtyckiego, czyli od strony Gdańska, gdy się pojawili świadkowie Jehowy, no to co? Świadkowie Jehowy głoszą, prawda? Głoście słowo Boże dzisiaj. Radio obrotowe, proszę Państwa, nadaje. Taki rozkaz dał nam Pan. A ten Pan ma swoje imię Boże Jahwe. I teraz tak, bo niektórzy się Boga boją. Nawet to w internecie patrzę, żeby o Bogu nie mówić. Ja mówię, Ale, proszę Państwa, Jahwe to imię też i pospolite, bo tutaj mówię, że Bóg się daje każdemu znaleźć. Dla takiego Izraelity, co było kiedyś, to Bóg był czymś oczywistym, że nie było właściwie ateisty ani jednego, tak jak dzisiaj ateistów jest chyba więcej, że nawet, proszę Państwa, i te klechy to nie chcą w ogóle wierzyć, a skąd tych gejów tyle, że ludzie tracą wiarę, w nic nie chcą wierzyć. No właśnie, czyli że to imię jakby pospolite w tym sensie, że Bóg jest dla nas ojcem, czyli kimś bliskim, a nie kimś takim, jak sobie to człowiek wymyślił, że odległym, że te tytuły, prawda, docent, doktor habilitowany, że ojcze Abba, ojcze też w sensie religijnym, bo to było naukowym, tu religijnym, a kiedyś to może było odwrotnie, bo nie było tych uniwersytetów. Które to uniwersytety były wymysłem właściwie średniowiecza? W nazwach geograficznych, na monecie, nawet niemieckiej, Jehowa, wszędzie imię Boże Jahwe było. Dlatego ja chcę na to zwrócić uwagę, żeby ludzie nie bali się czegoś takiego, bo to było bardzo pospolite, wszędzie tego było pełno. Poza tym w imieniu ludzkim, że Jezus znaczy Jehoszua. Czyli Jahwe jest zbawieniem. To nie było jakieś coś takiego kosmicznego, że jakiś taki dziad z siwą brodą, który jest jakimś takim postrachem i jakąś taką, może ja wiem, ostatecznością, gdy człowiek umiera. Nie. To był chleb powszedni, proszę Państwa, dla Izraelitów, a szkoda tylko, że oni odeszli od tego Boga Jahwe, Izraelici, dlatego no to, co Jezus powiedział, to powiedział, że krew na was i na wasze potomstwo. I tutaj jak dzisiaj przeglądam w internecie i Gaudatencer śpiewa i tak pięknie śpiewa taką poezję wymyśloną, że też Jezus Chrystus, proszę Państwa, jedzie na osiołku, a za nim hitlerowcy, którzy tam doprowadzili go do śmierci, bo wydany na śmierć, zabity. No ale przecież oczywiście, że to nie byli hitlerowcy, a hitlerowcy skąd się wzięli? A skąd się wzięli faryzeusze i saduceusze? To przecież byli Żydzi. Żydzi, którzy tak w ten sposób przyjęli swojego ziomka. Bo tutaj w synagodze taki Żyd przyjeżdża i ja komentuję na Facebooku, w internecie, że witamy zacnych i wielkich gości szacownych, prawda? Witamy. Ale to tak w podtekście
Ja wiem, popatrzeć się, że tak jak oni przyjęli Jezusa Chrystusa, to pożal się Boże. To pożal się, jak oni przyjęli Jezusa Chrystusa, czyli że go zabili, czyli że to nie hitlerowcy, nie SS-mańcy, nie SS-mańcy, nie hitlerowcy, nie Niemcy wcale Jezusa zabili, tylko sami swoi Żyda, Żydzi zabili. Także proszę Państwa, poezję pięknie można śpiewać, ale ja wiem, prawda się liczy.